Witajcie w 103 odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem na tapetę wzięliśmy nowość Netflixa, czyli film Może pora z tym skończyć w reżyserii oraz scenariuszu Charlie'ego Kaufmana. Odcinek 103. 103 właściwie. Podcastu Inna Kultura. Jest ze mną Julia. Cześć Julio. Cześć, witam Janie. Jest Michał. Witaj cześć, Janie. Michale. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pewnym nowym filmie, który pojawił się na Netflixie pod tytułem Może pora z tym skończyć. I ten tytuł doskonale oddaje to, co czułem przez drugą połowę tego filmu. To ja od razu też dodam, że tak, ten film jest bardzo samoświadomy w dialogach, które wypowiada, także tak. Tak, najnowszy film, do którego autorem scenariusza jest Charlie Kaufman, który też ten film wyreżyserował. To jest człowiek znany przede wszystkim z takich filmów jak Zakochany bez pamięci, Adaptacja czy Być jak John Malkovich. I myślę, że to jest jedna z takich postaci, na którego nowe filmy się czeka. Nawet tak. Jeżeli nie jest się jakimś, nie wiem, wielkim fanem, to zawsze to zwiastuje coś ciekawego, coś unikalnego. I tutaj tak już warto nadmienić, że chyba wszyscy się zgodzimy, że ten film jest właśnie taki, jest unikalny właściwie, bo od dawna coś takiego nie oglądałem. A czy nam się to podobało, bądź nie? Jakie mam w ogóle tego odczucia, to przejdziemy za chwilę. Pewnie najbardziej będzie pieć z zachwytu dzisiaj Julia. Ja oglądając ten film byłem przerażony, że będę jedynym, który w jakimś stopniu może na ten film marudzić, ale potem się okazało, że Michał chyba do mnie dołączy. Więc myślę, że Julia mogłaby zacząć, jeżeli masz ochotę, bo ty tak chyba najchętniej byś chciała o tym filmie popowiadać, a my się potem podnosimy trochę do tego. Tak, ja mogę zacząć. Mogę zacząć, bo chyba faktycznie mnie się ten film najbardziej podobał. Nawet mam wiele pozytywnych odczuć co do jego drugiej połowy, na którą jednak najwięcej znalazłam w internecie narzekań. Powiem szczerze, że niewiele znalazłam. Może nie tyle, niewiele znalazłam pozytywnych słów, co jednak szczególnie w tej banieczce twitterowej, którą bardziej przejrzałam w kontekście tego filmu, no to na tę drugą połowę się bardzo narzeka. Ale zaczynając od początku, to mamy tutaj taką dziwną, z pozoru taką naprawdę normalną historię dziewczyny, która jedzie ze swoim chłopakiem do jego rodziców i ona cały czas rozmyśla, że właściwie no może pora z tym skończyć, głównie odnosząc się w kontekście jakby na przykład tego związku, ale pojawiają się tam też takie rozważania w ogóle o czasie, o przemijaniu, ponieważ ta cała ich podróż do rodziców jest niezwykle dziwna i właściwie to ja mogę od razu wtrącić, właśnie najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ta podróż do rodziców jeszcze nie jest taka dziwna. Dopiero jakby kiedy trafiają do rodziców, nagle zaczyna się robić dziwnie. Przez co na przykład dla mnie ten film się trudno odbierało, bo ten początek jest jak taki zwykły dramat, jakby mamy wrażenie, że jakby obcujemy z taką zwyczajną rzeczywistością. Dopiero potem zaczynają się takie rzeczy, które nas totalnie wybijają z tego, co się dzieje i jakby im dalej w las, tym tych rzeczy, które są spoza rzeczywistości zwykłej, jest coraz więcej. Na przykład to jest, mi się wydaje, na przykład właśnie ta druga połowa i na przykład w końcówkach, gdzie są już nadprzyrodzone rzeczy zupełnie, to jest jakby też coś, co jakby trzeba jakby się z tym zmierzyć, bo jakby ten film się zaczyna właśnie, jak ty mówisz, w taki sposób, który w zasadzie no, wygląda jak zwykły dramat tak naprawdę, w sensie przynajmniej sam początek. Bardziej chodziło mi, że jest no, relatywnie dziwna, mimo wszystko ta podróż nie należy do najnormalniejszych. O, może tak. Czy tak, bo tam warto powiedzieć, że podczas oni ze sobą rozmawiają podczas tej podróży. Tylko że to nie jest taki zwykły dialog, który jest wymianą słów między jedną a drugą osobą, to jest jakby trochę też dialog myśli, prawda? Mhm. Bo cały czas podczas tej rozmowy wplatane są właśnie myśli i dziewczyny i jeśli dobrze pamiętam, myśli chłopaka trochę chyba też, chociaż ten film mnie w pewnych momentach tak wybijał, że mogło mi się coś pomylić. Ale to na pewno jest już takie dość, od razu może się to wydać dość dziwne, ale też intrygujące, tak? Bo jest to faktycznie coś innego niż było w ostatnim czasie w kinie, czy ogólnie w filmach do oglądania, więc mi się to od razu wydało bardzo ciekawe. Potem przychodzi ta środkowa część, można powiedzieć, ten drugi akt, o którym wspomniałeś, czyli jak oni już są u rodziców i pomimo jego dziwności to mi się najlepiej tą część oglądało. On jest bardzo intrygujący, więc nawet jak tej dziwności się nie przyswaja w pełni, albo jeśli ona przeszkadza, to jakby chcesz się dowiedzieć, do czego to prowadzi, bo jednak na tyle masz taki natłok ekscentryków na ekranie, że właściwie trudno to zignorować. Tak, no i właśnie ta druga część mi też się najlepiej oglądało, właśnie dlatego, że mamy tam, jak ty powiedziałaś, takie natłoczenie tych ekscentryków na ekranie, no i tam mamy przecież wspaniałą Tonię Collette, które po prostu co zdaniu na nie wypowie, to po prostu jest takie, że my się zastanawiamy jakby co z tym zrobić, bo ona jest jakby tak bardzo trochę all over the place w tym co robi i jak się wysławia, że my po prostu nie wiemy do końca jak się zachować. Trochę tak samo jak bohaterka nie wie jak się zachować, my też nie wiemy jak zareagować na te zdania, które ta matka rzuca, tak trochę mimochodem. A przy okazji dodatkowo się fabularnie i strukturalnie w tym filmie dzieją dziwne rzeczy, więc jakby dostajemy taki totalny miszmasz, że jesteśmy zagubieni w tej sytuacji, która się dzieje, ale właśnie to aktorstwo jest na tyle ciekawe i na tyle interesujące i jakby to, jak ci bohaterowie się zachowują i to, co mówią i tam też jest taka atmosfera takiego... takiej niepewności trochę, ale też takiego awkwardness. Dyskomfortu też. Takiego dyskomfortu właśnie, takiego podbicia. Jak może wyglądać złe spotkanie rodziców twojego wybranka, wybranki, tak? Bo to jest tak, że oni niby są mili, słodcy i przyjaźni, ale z drugiej strony to jest takie podbite takim... właśnie no, trudno to nazwać jakby czym. Pamiętam, że w odcinku o Shreku... Jan mówił, że też ta scena poznania rodziców Fiony jest takim właśnie koszmarem sennym, co się dzieje jak poznajesz rodziców właśnie swojej żony. No to tutaj jest trochę taka wizja u Kaufmana w tej całej sekwencji z obiadem i z rodziną, jego tylko podbita bardziej w taki inny sposób, tak? W sensie tam jest mniej komediowo, bardziej właśnie ten dyskomfort jest podbity i pokazany. I to jest oczywiście bardzo ciekawe, bo jakby to jest też w jakiś sposób, mimo że jakby reszta filmu nie jest aż tak bardzo, niektóre rzeczy można nie odnosić do samego siebie, no to akurat ta sekwencja jest taka, że każdy czasami się tak trochę czuł, kiedy był właśnie pierwszy raz, poznawał jakieś nowe osoby, które są związane z osobą, którą blisko znamy. Więc rzeczywiście te sekwencje są bardzo ciekawe. No i tu mamy już takie rzucane jakby tropy, znaki, że no ten film prawdopodobnie nie jest tym, czym wydaje nam się, że jest. Czym jakby wydawało nam się do tego momentu, że jest. Tak. No i później dowiadujemy się ostatecznie, że jest jeszcze czymś zupełnie innym. Więc tak, no jest to film zdecydowanie dziwny, ale jakby Charlie Kaufman zarówno w filmach, które jedynie pisał, jak i w filmach, które i pisał i reżyserował, jakby no raczej pokazuje, że jest dziwnym reżyserem. Dziwnym. Tak, aczkolwiek mam wrażenie, że w poprzednich jego filmach jakoś bardziej podążałem za główną myślą, byłem w stanie po seansie mniej więcej powiedzieć, o czym był ten film, jakby o czym on opowiadał. Tutaj mam jednak większy problem, dlatego że no właśnie im dalej w las, tym ja bardziej gubię sens niektórych zabiegów i sens niektórych scen. I właśnie tak jak ty mówiłaś, że Twitter właśnie na drugą połowę narzekał, to ja na przykład w ostatnie pół godziny jakby ja totalnie nie rozumiem, co tam się wydarzyło tak naprawdę. Ale w taki sposób, który jakby trochę nie mam ochoty jakby szukać tego klucza, o co tam chodziło, tylko nie wiem jak to określić nawet, znaczy też rozmawialiśmy przy niektórych filmach poprzednio, przy Enemy była podobna kwestia, kiedy ty tak mówiłaś, że właśnie widać, że jest jakby dużo tropów, które możemy teoretycznie rozwikływać, jakby reżyser podrzuca te elementy, które jakby są są jakby ewentualnymi takimi wytruchami, kliczami, jak możemy dalej to czytać, ale jest tak, że te sekwencje, jakby to jest tak już późno w tym filmie, ten film trwa 2 godziny 15 minut, że jakby ja już trochę jestem zmęczony tym i nie mam aż takiej ochoty, aż tak tego analizować po seansie. I o ile właśnie jeszcze do pewnego momentu jakby rzeczywiście miałem wrażenie, że jakby rozumiem, o co chodzi, jakby wiem, o czym jest ten film, mniej więcej chociaż, no to ta końcówka jakby mnie tak totalnie zbiła z tropu, że jakby ja trochę zgubiłem przekaz tego, o czym ten film, o czym ta opowieść miała być. Aczkolwiek z drugiej strony myślę, znaczy przejdę do tego potem. To ja się trochę zakapoczkałem, więc jakby przejdę do tego ewentualnego tropu interpretacyjnego w późniejszej części. Ja jedyne, co bym chciała powiedzieć tak jakby na koniec tego segmentu, jakby tego wstępu na temat tego filmu, no to myślę, że o czym ten film jest tak w 3 słowach, jakichś, w takie słowa klucze, no to takie typowe słowa klucze dla całej twórczości Kaufmana, czyli właściwie samotność, przemijanie, tęsknota, poczucie właściwie takiej marności, wstydu trochę. No i przyznam szczerze, że ja do Kaufmana mam wielką słabość. Ma on na koncie jeden z tych moich takich ukochanych filmów dziesiątkowych, więc jakby naprawdę bardzo mocno go cenię jako twórcę i gdzieś tam czuję, że nawet kiedy on robi filmy, które nie do końca mnie tak łapią aż mocno, by to powiedzieć, nie żyje w takim zachwycie nimi, jak na przykład, nie wiem, było w przypadku Anomalizy, to i tak mam wrażenie, że na tyle gdzieś tam nadajemy na tych samych falach, że i tak to mi się jakoś podoba i mam do tego dość dużą słabość. A ty, Janie, masz do tego słabość? Wiesz co, ja twórczość Kaufmana znam i cenię, chociaż żebym powiedział, że mam słabość do niego, to chyba nie, ale do tych filmów, które znam, a raczej znam właściwie, czy jestem zaznajomiony ze wszystkimi jego filmami, tak, wszystkie je widziałem, może niektóre tam tylko raz, a parę widziałem więcej razy, to łączy na pewno to z tym najnowszym filmem to, że nawet jak czegoś nie rozumiem, bo mogę tu otwarcie powiedzieć, że pewnie wielu rzeczy z tego filmu nie zrozumiałem, to doceniam, co zostało tu zrobione, tak? Bo nie chcę, żeby na przykład zostało odebrane to, że ja uważam, że ten film jest głupi, bo wcale tak nie uważam, bo to jest mądry film. W sensie w bardzo ciekawy sposób porusza problemy i kwestie, o których między innymi ty wspomniałaś. Tylko może nie do końca to jest forma, jaka mnie osobiście odpowiada. Na pewno z tym filmem ja miałem ten problem, może niekoniecznie z tym filmem, że jestem po prostu w takim momencie teraz, że jestem dosyć przemęczony i to może nie być dobra chwila na oglądanie takiego filmu, ponieważ on jednak wymaga skupienia. Nawet jeżeli te dialogi, które w nim są, one z pozoru mogą się wydawać skomplikowane, jednocześnie one są dobrze napisane, więc one dobrze wchodzą, ale wymagają jakiegoś skupienia i tego, żeby się zatopić w tym filmie. Mi się akurat to nie przydarzyło w tym momencie. Ja oglądałem ten film na 3 razy, co nie wiem ile, nie wiem, czy mi się kiedykolwiek zdarzyło. Dobrze, że na Netflixie był. I właśnie tutaj na przykład przy tym filmie mi się w głowie pojawił taki problem, który teraz jest jakby na czasie, bo przez to, że dużo filmów poszło w streaming i ogólnie się mówi o tym, że taka jest przyszłość filmów, tak, że za dużo ludzi przewiduje, że za kilka lat to kin to już generalnie nie będzie, wszystko się przeniesie online. I może to jest trochę głupie, ale ja dlatego też lubię kino, że jak pójdę do kina na film, to czy on mi się podoba, czy on mi się nie podoba, ja go obejrzę. W sensie na raz przelecę ten film, a jak ogląda się film w domu, to jednak kusi cię, że jak film ci się, nie wiem, nudzi cię albo po prostu ci nie wchodzi, to go wyłączasz. A mimo wszystko jak się film ogląda za jednym razem, to też automatycznie odbiór jest inny tego filmu. I może Może właśnie popełniłem błąd, że nie powiedziałem sobie, kurczę, obejrzę od razu i przez to trochę ten film źle odebrałem i jak go skończyłem, to pomyślałem sobie, że może w październiku albo w listopadzie włączę go sobie drugi raz, bo będę już po urlopie, trochę sobie odpocznę i taką, wiecie, świeżą głową będę mógł bardziej wchłonąć te pewne kwestie i mądrości, które się z ekranu tutaj wylewały. Mimo wszystko uważam, że to jest film przede wszystkim bardzo dobrze zagrany, bo tutaj są właśnie te kreacje aktorskie. W sumie nie ma tutaj dużo aktorów w tym filmie, tak naprawdę mamy 4, reszta to są jakieś tam już dalsze plany, które pojawiają się właściwie na chwilę. I praktycznie cała 4 błyszczy. No błyszczą oczywiście przede wszystkim kreacje pań, bo to jest tutaj majstersztyk, jest młode i troszkę starsze pokolenie, które tutaj naprawdę zwala z nóg w pewnych momentach, ale myślę, że całość, wszyscy aktorzy po prostu naprawdę pokazali tutaj, na co ich stać, bo to jest po prostu efekt tego, że jak jest mamy dobrych aktorów i dobry skrypt, to wychodzi dobrze. I też widać, że w zasadzie mimo że jakby my mogliśmy nie rozumieć do końca o co chodzi w tym filmie, do czego to wszystko zmierza, to miałem wrażenie, że akurat aktorzy wiedzieli. Znaczy w sensie, że aktorzy byli na tyle zaznajomieni z tą historią i na tyle jakby ją sami w sobie rozgryźli, że jakby ja wierzyłem w tych bohaterów. Mimo że to zupełnie inaczej niż w Tenet. Tak, właśnie tego specjalnie trochę tego mówię, że to jest taki case, że jakby mimo, że jakby ja jako widz byłem zagubiony, to miałem wrażenie, że jednak, że jest jakaś tutaj konkretna wizja artystyczna i też, że ci aktorzy jakby dokładnie wiedzą, co robią. Znaczy w sensie, że to nie ma, tam brakuje przypadkowych gestów, jakby wszystko jest bardzo wycyzelowane, przemyślane. I tak, właśnie trochę jak właśnie w Tenet, gdzie właśnie było czasami jednak widać, że oni sami aktorzy są zagubieni w tym, co mają odegrać i zagubieni w tej materii filmowej, co zresztą oni też mówili wprost, tak? Ale tu właśnie jest właśnie ciekawa sprawa, że tutaj widać, że mimo tego, że to jest jakby zawoalowane i jakby skomplikowane, to jednak ci aktorzy nadal potrafią z tych nawet dziwnych scen i tych takich przez takich przeskoków, które następują nagle w ramach jednej sceny, nadal jakby ugruntować tych bohaterów w to, że my wierzymy, że oni są prawdziwi, że jakby mogą się zmagać z takimi problemami, mimo że tak naprawdę ta struktura tego filmu od pewnego momentu bardzo przypomina taką marę senną i jakby ten element taki, że nagle jakby się zupełnie zmienia koncepcja sceny i zupełnie na przykład to, co się dzieje w zasadzie w scenie, na przykład pojawiają się bohaterowie, znikają i my jakby bohaterka na przykład jakby nie do końca wie, z czego to wynika, ale jakby nadal jest wiarygodna w tym, że jakby poszukuje i jakby odnajduje się w tych sytuacjach, które są dziwne, tak? I to jest rzeczywiście fajne, bo tak jakby przyciąga do ekranu i pozwala jednak jakoś zrozumieć ten film, jakoś zrozumieć też emocje tej bohaterki. No tak, choć właściwie nie jest ona bohaterką tak w 100%, tak naprawdę. Mhm. I choć jest tą postacią, z którą mamy tak naprawdę sympatyzować, bo Kaufman nie jest blisko, nie wiem, na ile tu możemy i czy już teraz przechodzić do jakby segmentu spoilerowego, bo jednak mam wrażenie, że ten film potrzebuje spoilerów, no to na razie postaram się zachować jednak jeszcze troszeczkę bez spoilerów, bo można. Jeszcze trochę mamy do powiedzenia bez spoilerów, bo tak jak właściwie tutaj powiedzieliście o aktorach, no to absolutne, totalne chapeau bas, zarówno w stronę Jesse Buckley, jak i Plemonsa, jak i w stronę Toni Collette. Naprawdę są genialne role aktorskie, a są napisane w na tyle dziwnym stylu i no, grają oni w na tyle dziwnym filmie, że no, szacunek za to, że się czegoś takiego podjęli i że tak dobrze to zagrało, bo jak właśnie tutaj również wspomnieliście, no, mieliśmy Tenet, który właściwie no, był tak naprawdę mniej skomplikowany od tego filmu. W kwestii swojej fabuły, bo tam gorzej było się zapytać, po co to wszystko, chociaż tutaj też można zapytać, po co to wszystko w pewnych momentach i czy nie pora z tym skończyć. no to jednak tutaj troszeczkę trudniej nadać tym postaciom właśnie konkretne role, bo jednak też są na tyle ekscentryczne, że właśnie pytanie, gdzie w tej ekscentryczności jest człowiek tak naprawdę, poza tak naprawdę bohaterką, to niewiele tutaj takiego prawdziwego człowieczeństwa, na dobrą sprawę, znaczy takiego normatywnego człowieczeństwa, może tak, a mamy tutaj bardzo dużo takiego przekraczania właśnie tych granic, między innymi właśnie takich norm w kontaktach międzyludzkich, co widzimy, no właśnie w tej drugiej sekwencji z rodzicami na przykład. Ale tutaj zostało to bardzo dobrze ograne. Ten film też bardzo ładnie wygląda, tak bym powiedziała. Oczywiście w niektórych scenach niewiele widać, chyba że to jest po prostu jakby rzecz mojego ekranu albo z samego filmu w sumie. Dobrze to tak czy też tak wypadało? Ja też niewiele widziałem, ale wydaje mi się, że to też jest jakby jakiś celowy zabieg w jakiś sposób. Znaczy, dobrze to wyglądało, więc jakby... Bo mi się wydaje, że to jest jakby trochę związane właśnie z tą koncepcją, no, którą ja jakby trochę czytam ten film, czyli to właśnie z takimi trochę marami sennymi i tym, że w snach, tak jak znowu trochę odwołując się do Nolana, i do tego, co było do tego, co padło w Incepcji, czyli jakby w trakcie snu jakby się nie zastanawiamy, dlaczego się znajdujemy w jakimś miejscu i dlaczego coś się wydarzyło, tylko jakby płyniemy z akcją. I tutaj też wielokrotnie, właśnie zwłaszcza w tym domu rodziców, jakby zmienia się perspektywa czasowa i jakby bohaterka jakby płynie z tym, znaczy w sensie jakby uznaje to, że tak jest, znaczy w sensie kwestionuje to w pewnym stopniu, ale w pewnym stopniu nie kwestionuje, tylko jakby płynie dalej z tą akcją i jakby rozumie, i mi się wydaje, że też te ciemne zdjęcia trochę podbijają ten element właśnie tego, że jakby się trochę zgłębiamy w ten sen, jakby wchodzimy w taką atmosferę właśnie snu i takiego bycia w tym specyficznym stanie i tego specyficznym stanie też umysłu. Ja mam propozycję, żebyśmy jednak przeszli do spoilerów już, bo cały czas tutaj mówimy między innymi o bohaterce, a jakby nie wiem, ja odczytuję ten film w taki sposób, że mam wrażenie, że trudno mi trochę mówić bez tej części spoilerowej o tym, jakby nie wiem, kim ona jest na przykład i tak odnieść się do tego, co Michał powiedziałeś na przykład o tych zdjęciach i snach, więc nie wiem, czy macie jeszcze coś do powiedzenia bez spoilerów? Zróbmy tak, może nam wyjaśnisz ten film. No tak, nie wiem, może ten. Ja powiem szczerze, że też miałam dużo problemów jakby z tym, jak ten, o czym ten film właściwie jest i pierwsze, do czego doszłam, to że no bohaterka, no to ona by mogła na dobrą sprawę być zapisana jako protagonistka w pewnym sensie, bo tak jak widzimy, no w filmie ma różne imiona, właściwie trudno powiedzieć kim ona jest i jej rola, ona nie jest człowiekiem, znaczy ona jest symbolem, kilku osób, ona jest symbolem jakichś, nie wiem, lat jakby z życia bohatera Plemonsa, który jest właściwie, no główny, on jest centrum tego filmu i o nim ten film jest. Ten film jest o jego błędach życiowych, o tym, czego on żałuje. W pewnym sensie w końcówce no, mamy tę piękną sekwencję taneczną, która jest no, totalnie symboliczna, po prostu no, symbolika. Właściwie od momentu, jak wchodzimy do szkoły, to już... Mamy tylko jakieś po prostu symbole rzucane, tak samo jak z tą świnią na końcu. I tak samo jak mamy z końcową piosenką właściwie, która też cała scena jest właściwie jednym wielkim symbolem. I jakby ja odczytuję ten film, po pierwsze mamy tutaj takiego troszkę typowego bohatera Kaufmana, który jakby dość często każdą sytuację w życiu robi o sobie i w ogóle dużo myśli jakby o sobie, ale równocześnie bardzo dużo jakby tutaj jest takiego żalu, takiego, jak tutaj już rozmawialiśmy gdzieś wczoraj, że to jest taki między innymi męczący film ze względu na to, że on jednak bardzo chce nam powiedzieć, że czas leci, że czas upływa, czas płynie i nie dość, że jest go mało, to jeszcze jak coś się zrobi, to już ciężko to cofnąć. Jakby no trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest adaptacja w ogóle książki. Ja jej nie czytałam. Nie wiem, na ile to jest jasno, jakby na ile w książce się sytuacja jasno przedstawia. Przeczuwam, że żeby to w książce zrozumieć, to tam ta sytuacja musi być jakoś jaśniej pokazana, bo no jednak film jest tym medium bardziej relatable i bardziej takim może odczytywalnym dla odbiorcy i bardziej jakby no, daje mniej przestrzeni do wyobraźni, a jako, że książka daje więcej, no to trzeba jednak dać trochę tej interpretacji i tych znaków, no film może dać więcej wizualnych, jak na przykład mamy tą scenę w domu, kiedy bohaterce Buckley wydaje się, że na ścianie wisi jej zdjęcie. Jakby ona jest tworem jego wyobraźni. Właściwie większość rzeczy, które w tym filmie widzimy, jest tworem jego wyobraźni. A on po prostu przechodzi przez te wszystkie jakieś swoje, nie tylko wspomnienia, ale w pewnym sensie błędy życiowe, ponieważ jak widzimy w niektórych scenach, tym najbardziej już to się gdzieś tam idzie na przykład w tych scenach w samochodzie, zarówno kiedy stają pod tą szkołą, jak i na początku. On nie traktuje jej jakoś tak wyjątkowo. I mamy tam pewne znaki, że być może w tym związku nie do końca wszystko jest jakby okej. Przede wszystkim no, z jego strony gdzieś tam. No i cóż, no i przede wszystkim no to on gdzieś tam patrzy na to swoje życie i że na koniec to właściwie po tym wszystkim to jest sam. I jest sam i mamy na końcu tą świnię też i jeszcze tą piosenkę potem. No i cóż. Starość nie radość, a czas leci i nic się z tym nie zrobi, a błędów się nie naprawi, jak się było no, gdzieś tam złym człowiekiem, to niestety nie da się tego cofnąć jakby. I tutaj mamy wielokrotnie też takie jakby jego wyobrażenia o jego życiu, o tym, że może coś by, nie wiem, coś by mogło pójść lepiej, coś on by może mógł zrobić lepiej, ale z drugiej strony jego osobowość i fakt, że jest okropnym w pewnym sensie człowiekiem, bo on na końcu no jakby za każdym razem widzimy, że on jest sam, nie do końca wszystko z nim jest okej. Jeszcze mamy właściwie ten totalnie symboliczny taniec, w którym gdzieś tam się zderzają te jego osobowości w pewnym sensie. No i na koniec, cóż, no ma tę swoją piosenkę do zaśpiewania jakby z musicalu, który zawsze gdzieś tam lubił. No i wszyscy ci ludzie, którzy gdzieś tam na jego drodze się znaleźli, z którymi łączyły go w pewnym sensie jakieś wspomnienia, czy to uczynił im coś dobrego, czy coś złego, czy oni uczynili mu coś dobrego, czy coś złego, bo ci rodzice mają oczywiście tutaj no, ogromne znaczenie, totalni ekscentrycy, totalnie jak to Michał powiedział, no all over the place, no i to jest jego jakby, nie wiem, szansa na zaśpiewanie tego wszystkiego, wyśpiewanie tej swojej piosenki końcowej no właściwie do tych ludzi, z którymi no coś go łączyło, ale teraz czas już kończyć, ze sceny zejść. I właściwie no nie niepokonanym, bo raczej pokonanym przez życie. i przez właściwie siebie samego, bo myślę, że tutaj mamy też taką autodestrukcję połączoną z toksyczną męskością i niespełnianiem pewnych oczekiwań, przede wszystkim takich swoich pragnień. Okej. Na pewno z tą koncepcją też bardzo ciekawie jest poprowadzona właśnie ta koncepcja czasu i jakby w sumie to, co się od połowy filmu dzieje, czyli to jakby idąc też z twoją interpretacją, czyli też to, że jakby mamy te przeskoki czasowe, jakby oglądamy tuż obok siebie momenty z różnych momentów życia i na przykład w tej interpretacji twojej ja mam też takie wrażenie, że w zasadzie też postać tego mężczyzny w szkole, tego brakuje mi słowa Woźnego, dziękuję, że w zasadzie postać Woźnego tak naprawdę też jest bohaterem de facto. Tak. I jakby to jest pokazanie właśnie jakby jak bardzo jego życie trochę utknęło w miejscu, jak bardzo w jakiś sposób, jak ty teraz mówisz, trochę popełnia te same błędy, trochę też jest niezadowolony z tego, co zrobił i trochę jakby to były takie rozmyślania trochę umierającego człowieka, co mogło być lepiej. A mam też takie wrażenie, że tutaj choć ten wątek czasu jest ogólnie bardzo, bardzo znaczący, zwłaszcza, że tutaj tak naprawdę też na wczesnym etapie tego filmu pada zdanie w zasadzie bardzo ważne, które w zasadzie znowu, jak mam wrażenie, że ten film bardzo jakby koresponduje z tym, co Nolan robi w swojej twórczości i z koncepcją czasu jako taką i z tym, co Nolan mówi o czasie i o upływaniu, bo w pewnym momencie bohaterka przecież mówi, że istnieje ta koncepcja, że tak naprawdę to my jako ludzie stoimy w czasie, stoimy w miejscu, a to czas płynie przez nas, tak? Nie na odwrót, nie, że my się poruszamy w czasie, tylko tak naprawdę my jesteśmy jakby w jednym momencie, natomiast czas płynie przez nas. To mi się bardzo skojarzyło tak naprawdę też na przykład z Interstellar, gdzie ta koncepcja też jest bardzo mocno przecież podbita i pokazana, tylko w zupełnie inny sposób. Natomiast idąc rzeczywiście, jeśli spojrzeć na ten film w tym kontekście, na który ja nie wpadłem właśnie, może przez to, że bohaterka i że Jesse Buckley tak dobrze ją gra i jakby jest jej voice-over przez cały film i jakby się skupiam na niej i jakby on w zasadzie rzuca uwagi czasem i jest generalnie bardzo bierny w tym, co robi, poza momentami takiego wybuchu emocjonalnego. Jeśli rzeczywiście spojrzeć na to, że to jest jakby że to jest jego projekcja, to też bardzo wiele rzeczy wyjaśnia w tym filmie. Jak zupełnie inaczej wtedy odbieram go w tym, co się dzieje rzeczywiście i tak naprawdę wtedy to, co chciałem w sumie powiedzieć też w tej części przedspoilerowej, do niej już weszliśmy, bo też skojarzyło mi się, że tak rozmawialiśmy właśnie o tych rodzicach i ci rodzice tak naprawdę są bardzo takimi archetypicznymi postaciami i też takimi bardzo stereotypowymi. W sensie to, co oni robią i te ich zmiany nastroju, to są tak naprawdę takie wycinki rzeczy, które mogą robić rodzice. Znaczy w sensie to jest jakby tak, że to jest mało wiarygodne, jeśli chodzi o linearność, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że są przeskoki czasowe, to wtedy nagle też rozumiemy, dlaczego na przykład Toni Collette jakby ma takie zmiany nastroju z minuty na minutę. Bo to są po prostu różne momenty w jej życiu. Czyli właśnie znowu ta koncepcja tego, że jakby my stoimy w miejscu, a czas płynie przez nas, jest bardzo ładnie pokazana właśnie w tym ich aktorstwie. Natomiast właśnie Jesse Buckley tak naprawdę jest, właśnie to jest ciekawe, dlatego ten film się dziwnie bardzo odbiera, bo jakby Jesse Buckley i Plemons tak naprawdę oni, mam wrażenie, oni jakby idą linearnie. Natomiast inni bohaterowie idą nielinearnie, dlatego się dziwnie ogląda, bo jakby te dwie koncepcje czasu, które się jakby równocześnie między sobą złączają. Więc jakby dopiero kiedy ty dałaś ten klucz taki, że tak naprawdę należy na to patrzeć jakby z jego perspektywy, co zresztą ta końcówka i rzeczywiście ta piosenka by pokazywała, że to jest jego perspektywa, to rzeczywiście inaczej się zupełnie odbiera ten film. Tylko moim problemem z tym jest to, że no do momentu, kiedy dochodzimy już do tych finałowych sekwencji, to minęło 2:15, znaczy w sensie już 2 godziny minęły i ja jestem trochę już zmęczony na to, żeby jakby retroaktywnie patrzeć na to i jakby co ta zmiana wprowadza w moim odbiorze filmu wcześniej. Jakby, znaczy rozumiem ten zamysł, tak, i jakby fajnie, tylko dopiero jakby teraz rozmawiając z tobą, jakby mogłem to retroaktywnie jakby przełożyć do tego, co widziałem wcześniej. Bo jakby w trakcie tego oglądania filmu jakby niestety moje pierwsze wrażenie było takie, no jestem zmęczony trochę. Znaczy w sensie jakby już na takim właśnie etapie tej metafory, że jakby ja już po prostu... jakby jest dla mnie za dużo rzeczy naraz po prostu. Znaczy w sensie wszystko wcześniej było w miarę jakby zrozumiałe, w miarę jednak w jakiś sposób literalne, natomiast tutaj wchodzimy już na wyższy poziom tej abstrakcji i jakby mi się trudno bardziej w tym połapać, ale właśnie dlatego jest właśnie ten film w sumie wymagający, ale rzeczywiście ciekawy. Ale nadal właśnie nie wiem jakby, już skończę, właśnie nie wiem jakby czy mi się to podoba, czy nie, znaczy się trudno mi na razie jest cały czas jakbyś tak się odnieść, czy jakby na przykład, czy miałbym komuś polecić ten film, to nie wiem. Więc... Jak powiedzieliście o tym, że jakby byliście trochę zmęczeni tym filmem, to zaczęłam się trochę zastanawiać, czy taki był cel w ogóle tego filmu, że jakby na tyle Kaufman wymęczył nas tymi no niejednoznacznymi wstawkami. Tak, szczególnie, że mamy tego Woźnego, który jakby, no ja rozpatruję, że no Woźny to jest bohater Plemonsa po prostu, jakby, że to jest jedna osoba i jakby, że to jest na tyle rzucanie takich tych tropów i pokazywanie tej właśnie monotonii i właśnie tego, że życie jest męczące, żeby później, nie wiem, może ta końcówka jakoś wybrzmiała i żeby to był taki relief totalny, szczególnie jeśli chodzi o tą piosenkę, nie wiem, z Oklahoma chyba jest. Ja miałem tu w ogóle coś takiego, że o ile, tak jak wspomniałem, bardzo podoba mi się ta środkowa część, czyli to, co się dzieje w domu i z rodzicami. I podoba mi się właśnie końcówka, to, co jest w szkole. To, czy ja to dobrze zinterpretowałem i zrozumiałem, to jest inna rzecz. Mi się to podobało w takim sensie, że to, co widziałem na ekranie, jakoś po prostu trafiało w mój gust tego, co chcę widzieć, tak wizualnie. Podobała mi się ta sekwencja tego tańca, zwłaszcza jak... To, jak był pokazany ślub podczas tego tańca, było moim zdaniem super. W momencie, kiedy ten, w cudzysłowie, welon tak nagle pojawia się znikąd z góry, nie? To było super. I to mi bardzo przypadło do gustu. A to, co mi się w tym filmie najmniej podobało, to jest to, co teoretycznie jest mocno kluczowe, czyli wszystko, co się działo w samochodzie, zarówno przed wizytą u rodziców, jak i po wizycie u rodziców. Te dialogi mnie strasznie męczyły. Tylko to nie chodzi o ich ich treść, tylko tak po prostu formę. Tak? To może, tak jak mówiłem wcześniej, może wynikać z mojego ogólnego zmęczenia, niekoniecznie zmęczenia tym filmem, bo te dialogi idą. One jak z karabinu lecą. I co, przepraszam? Że nic się nie dzieje wokół, w sensie oni jadą samochodem, mamy 3 ujęcia kamery i cały czas pada ten śnieg, więc to też jest taka monotonia, ale to ja dokończę tego. Właśnie idąc tą koncepcją, o której powiedziała Julia, o której ty trochę mówisz, być może właśnie trochę o to chodzi, że właśnie pokazać tą monotonię życia w jakiś sposób wtedy. I właśnie te sekwencje są na tyle jakby właśnie męczące, że właśnie być może jak ta końcówka nadchodzi, no to rzeczywiście jest tak, że może pora z tym skończyć, w sensie rzeczywiście jakby cały film jakby jest podbudowany pod ten tytuł trochę. No, zwłaszcza, że ta monotonia jest też tak właściwie od początku, tak? Bo pierwsze tam, nie wiem, nawet nie minuty, to nie minuta czy dwie właściwie pierwsze jest takie, że ona jest na zewnątrz, on po nią podjeżdża, on się uśmiecha, wsiadają do samochodu, jedziemy, fajnie, road trip. I myślisz sobie, no dobra, spoko. I nagle pierwsze 10 minut, jak oni są w tym samochodzie, to ty to oglądasz tak, kurde, czy ja dobrze zrobiłem, że ja włączyłem ten film. Ale to jeszcze zacznijmy od tego, że ten film się zaczyna jeszcze inaczej, bo ten film się zaczyna od tego, że masz jej voice-over i są pokazywane sceny tego domu. I generalnie ja na samym początku tego filmu miałem takie wrażenie, że, bo to jest, tak, no już ustaliliśmy, że jest na podstawie książki, ale ten początek, zanim jeszcze jest ta scena, kiedy oni wsiadają razem do samochodu, ten początek jest tak przegadany, że to ja miałem wrażenie, oglądając ten film, takie, to powinna być książka. Oczywiście to jest celowe, bo to była książka, tak? Ale chodzi też jakby ten początek właśnie jest, też mam takie poczucie, jak ty powiedziałeś, to jest dobrze, że włączyłem ten film i ten film nie powinien być jednak w innej formie, bo ten sam początek jest właśnie, jest na tyle właśnie przegadany, że właśnie ja mam wrażenie, to by się dobrze czytało, to się słucha specyficznie, a potem właśnie jeszcze wchodzi scena, jak ona stoi na tym, jakby stoi przed tym domem, jadą tym samochodem, no i przy okazji właśnie te zdjęcia, do których mieliśmy dojść, czyli te zdjęcia, które są właśnie takie, ja miałem właśnie, zastanawiam, czy jakby miałem źle ustawiony telewizor, czy jakby o co chodzi, bo one są takie, mam wrażenie, że są takie przyzaciemne, znaczy w sensie ja tam miałem problem z ostrzeżeniem bohaterów trochę, w sensie, że miałem wrażenie, że jakby tam jest po prostu wszystko jest w takiej aurze, takiej szarości trochę, jakby brakowało mi jakiegoś takiego konkretu, jakiegoś takiego życia trochę w tym filmie, w sensie, że to była taka właśnie stagnacja i monotonia, już właśnie na tych samych wizualiach, ale to wydaje się, że to jest znowu jakby bardzo celowy zabieg i jakby bardzo silnie koordynujący z tym, co ta treść jakby mówi. I też jest w takim razie w tym wszystkim też jest w związku z tym też ciekawe, dlaczego na przykład ta szkoła jest jakby jaśniejsza, bo już sekwencje w szkole są dużo jaśniejsze. Właśnie ja ze szkołą mam taki problem, bo powiem tak, ja czytałam trochę o tym filmie, jak już sobie gdzieś tam ustawiłam wszystko, jak ja to gdzieś tam widzę, to czytałam trochę właśnie interpretacji też na przykład i szukałam jakiejś wypowiedzi trochę od Kaufmana na przykład. Kiedy czytałam, to jeszcze żadnych nie było. Nie wiem, może się pojawiły. Z tego co wiem, to nawet był jakiś artykuł, w którym on tłumaczył, o czym to jest film, w którym właśnie to, co Michał mówisz, byłoby, nie wiem, na przykład powiedziane, czy to jest zabieg taki specjalny, czy raczej nie. Jakby raczej skłaniam się, tak jak już powiedziałeś, do tego, że no to było totalnie celowe. Jakby Kaufman wydaje się na tyle świadomym twórcą, że raczej jakby no dziwne byłoby to, gdyby no kładł po prostu taki, a nie inny, nie wiem, color grading i tak operował światłem, czy raczej kazał operować światłem w tym przypadku. A z tą końcówką, jeśli chodzi o samą tą, jakby sam ten ślub i tak dalej, sam ten piękny taniec jakby, to ja miałam taki przez pewien czas problem. Czy to jest jego wspomnienie, jakby symbolika jego wspomnienia, czy to jest właśnie symbolika jakby, nie wiem, co by było gdyby, albo jakieś... To z tym mam na przykład jeszcze problem co do tego odczytania trochę, a myślę, że to światło też odgrywa ważną rolę tutaj. No i możemy się z jednej strony zastanawiać, bo jak tutaj gadamy sobie o tych interpretacjach i tak dalej, że no to zrobił nam pan reżyser, scenarzysta film taki na podstawie książki. Ja chcę tą książkę przeczytać, bo nie wiem, być może tam jest jakoś jaśniej jeszcze powiedziane, jakby niektóre kwestie są bardziej jakby jeszcze jaśniej wyrażone. No i co? I my mamy siedzieć te 2 godziny z kawałkiem, oglądać i co? I potem interpretować? Że nie wiem, no w sumie czy warto było kochać tak aż do bólu? No nie warto pewnie. No. I tak trochę... No. To ja... Skoro tak właśnie rozważamy o tej kwestii światła i cienia, no to też jakby do mnie doszło teraz jakby w trakcie tego, co ty mówiłaś, że być może też jest tak naprawdę, też to już w sumie padło w tym podcaście, czyli to, co ja mówiłem o tym, że są jego przedśmiertne jakby rozważania, więc tak naprawdę może to jest ta najprostsza interpretacja, która jest taka najbardziej basic, jak bardziej się da, że może też cała ta koncepcja w tym, że ta szkoła jest taka rozświetlona, że właśnie te sekwencje w szkole to jest jednak jego przedśmiertne rozważania i przypominanie sobie całego swojego życia, natomiast ta sekwencja ze śpiewaniem piosenki na sam koniec, to jest jakby trochę u nieba, tak, trochę u nieba brami, jakby on dziękuje i schodzi ze sceny i jakby dziękuje tym wszystkim ludziom, których poznał w swoim życiu, tak? No to jest też bardzo, bardzo jakby dobra droga. I jakby tak naprawdę też jakby jednocześnie się z nimi żegna w życiu, ale równocześnie się z nimi wita w tych zaświatach tak naprawdę. I to by w zasadzie też jakby, bo on też w zasadzie widać, że jest zadowolony, w sensie on wreszcie jakby śpiewa to właśnie dokładnie, robi muzykalowe rzeczy, które kochał, które jakby się dowiadujemy pokątnie, że kochał muzykale i jakby wreszcie ma możliwość jakby zabłyśnięcia na scenie. Bo tak to w życiu był rzeczywiście, jakby to też jest bardzo ciekawe, bo to też w sumie też jakby bardzo dobrze pokazuje tą grę kobiet w tym filmie. Czyli to, że on jest w zasadzie zwykle jakby małomówny i on jest taki bierny, bo tak naprawdę to one za niego mówią. W sensie to jego dziewczyna mówi, jego matka mówi, tak? I jego reakcje są też bardzo takie wybuchowe. W trakcie tego obiadu matka próbuje, nie wiem, chwycić go za ramię, to on się odsuwa. Po czym wielokrotnie też jakby rozmawiając i jakby z tą dziewczyną, i ze swoją matką, ma te wybuchy gniewu, tak? Jakby nie dajecie mi dojść do słowa, więc to wszystko się jakby spina w taką całość i ta piosenka też jakby wreszcie mogę jakby zająć to należyte miejsce, które zawsze widziałem w swoim życiu. Tak, jakby jestem na pierwszym miejscu. On jest tak i tu się pojawia wreszcie ten motyw Teatrum Mundi, który jest właściwie no, u Kaufmana bardzo często, bo i był w Synekdoce i gdzieś tam można powiedzieć, że był w Malkowiczu w pewien sposób i tutaj wreszcie się na koniec to pojawia jakby na tej scenie, mamy tak jak ty Michał powiedziałeś, że on wreszcie jest tym jakby, on jest wreszcie aktorem na scenie swojego życia, w tej ostatniej scenie i tak co mówiłeś o tych kontaktach, o tym jak go tam, te kobiety właściwie jego życia go w pewnym sensie gdzieś tam być może gasiły albo w pewnym sensie, właściwie nie do końca, nie ze swojej winy pewnie, bo trudno tu obarczać za takie też zachowanie gdzieś tam zakorzenione bardzo społecznie, ale w pewnym sensie te jego kontakty i myślę, że dlatego jest ten nacisk na rodziców też taki postawiony, żeby wybrzmiała ta jego toksyczna relacja ze swoją męskością właściwie, która jest bardzo widoczna, tak jak powiedziałaś, szczególnie w tych kontaktach z kobietami i tak jak też już to padło, gdzieś tam się przyczuwam, wyłączyłam, jeśli to padło wcześniej o tym świetle i tak dalej, bo już taka godzina, że łatwo jakby odlecieć myślami w siną dal. To tu jest faktycznie ten relief i ta końcówka jeszcze lepiej wybrzmiewa. I tak jak powiedzieliśmy, że może właśnie to wymęczenie, to nie wiem, może to miało jakiś cel taki. Wiadomo, to nie jest nie są wyżyny slow cinema tak naprawdę, to raczej jest mainstream slow cinema, ale zawsze slow, więc... To ja się jeszcze do jednej rzeczy odniosę i oddam głos Janowi, właśnie bo do tego kontekstu, tego kontaktu z kobietami i tego właśnie jakby bycia jakby w ich cieniu. Mi się wydaje, że właśnie po to też jest ta cała sekwencja w barze z lodami. Kiedy on przychodzi do baru z lodami i on się obawia rozmawiać z tymi kobietami, które są za ladą. I to też jest bardzo znaczące, bo jakby on się boi, że one właśnie znowu jakby zagarną, jakby go, jakby przestaną, jakby... nie będą go słuchać, jakby przejmą tą rozmowę za niego i on po prostu się tak bardzo obawia tego kontaktu, że jakby totalnie się wycofuje, tak? I to też jest właśnie w związku z tym jest bardzo ciekawe, bo mamy tą sekwencję, w której jakby są te dwie w cudzysłowie właśnie ładne dziewczyny i ta dziewczyna, która ma te problemy skórne, które w zasadzie on też ma i to też jest bardzo ciekawe, jakby jak to jest ograne, jakby właśnie jak jest tak naprawdę to, że on mimo wszystko, że jakby ma kogoś, kto nawet z wyglądu byłby dla niego łatwiejszym kontaktem, to on też się wycofuje. To też jest właśnie bardzo ciekawe, jakby mam wrażenie właśnie, że ta sekwencja jest głównie właśnie po to, żeby pokazać, że on ma z tym problem i że jakby rzeczywiście całe życie był tak w cieniu, sam się tak naprawdę tak ustawił w tym cieniu, że nawet właśnie w takich normalnych relacjach nie jest w stanie jakby wyjść z tego utartego trochę sposobu zachowania. Zresztą ten film właśnie bardzo fajnie tymi stereotypami gra tak naprawdę. Jak rzeczywiście, jak teraz jak o nim porozmawialiśmy, to rzeczywiście jakby dostrzegam to dużo bardziej niż jakby w trakcie oglądania, bo jednak, tak jak powiedział Jan też wcześniej, on jest jednak bardzo wymagający w tej swojej formie, bo on też jest właśnie te sekwencje tej jazdy samochodem są właśnie bardzo monotonne, tam się nic nie dzieje tak naprawdę, więc właśnie też dlatego właśnie ta koncepcja tego, że to by się lepiej czytało niż ogląda, bo jakby tam nie do końca jest na czym zawieść oko tak naprawdę, tam są 3 ujęcia kamery i jakby to jest niby jakaś zmienność, ale to jest za mało trochę, aczkolwiek jedną rzecz tylko dodam, że bardzo mi się podobało, że jest moment, czy nawet parę momentów, kiedy aktorka mówi bezpośrednio jakby do widza i to jest bardzo fajne, rzeczywiście to jest tak, że jakby łapie twoją uwagę i jakby do ciebie mówi i wypowiada niektóre zdania i to jest rzeczywiście ciekawe, trochę też mam wrażenie trochę na zasadzie, czy widzu, czy nadal oglądasz, mam wrażenie w jakiś taki trochę, I oddaję głos Janowi. Jedyne co jeszcze, ostatnie co właściwie, co się łączy trochę, nie wiem, jak z tym co powiedziałeś, i dość krótkie jest jakby, to mam wrażenie, że to jest troszkę taki film, który się bardziej docenia, jak się właśnie jeszcze głębiej w niego zajrzy, pootwiera te furtki interpretacyjne. W pierwszych odcinkach właściwie moich, jakby naszych wspólnych z Janem, rozmawialiśmy o Midsommar i o akurat tutaj niezbyt lubianym przez Michała Once Upon a Time in Hollywood i stwierdziliśmy wtedy, że te filmy, mimo iż już nam akurat nowy Tarantino się bardzo podobał, no i te filmy już na etapie, mimo iż już na etapie jakby samego seansu odbiera się jako cudowne, znakomite, perfekcyjne, wspaniałe arcydzieła, to potem jak się wgłębia, to gdzieś tam interpretuje samemu, potem się wczytuje w jakieś interpretacje, potem jeszcze jak coś pan reżyser powie i tak dalej, to je się jeszcze bardziej docenia. Okej. Ja się chciałem odnieść najpierw do tego, co mówił Michał o tej scenie z lodami, ponieważ w tej części, tak jak wspominałem, która mi się trochę mniej podobała, czyli tych jazdy samochodem i w momencie, kiedy nadchodzi ta scena, to właśnie faktycznie było widać, że tu się tu zaczyna być widoczny ten problem, tak? Bo on wcześniej na przykład u tych rodziców w domu, tak jak ty mówiłeś, widać było, że no on tam był, ale czuł się niekomfortowo trochę tak przy tej dziewczynie, no bo ta dziewczyna jednak cały czas gada, dlatego tak jak mówiliście, mamy wrażenie, że to ona jest główną bohaterką tego filmu, bo tu głównie od niej dostajemy jakieś informacje. Ta matka też ciągle, no tutaj on był kiedyś taki, a jak był mały, to robił to i wiadomo, no zazwyczaj rodzice tak mówią takie rzeczy, bo to chyba leży w ich naturze i czujemy się z tym nieswojo, więc po prostu jego reakcje w tych momentach bierze za takie naturalne, że się tak wyrażę, takie w miarę trochę oczywiste. A kiedy on sam przecież zarzuca temat, że chodź, pojedziemy na ten deser i ona tam mówi, no ale przecież przed chwilą jedliśmy ciasto, nie? No ale to tam pojedźmy na ten deser. On sam chce iść na te lody. I wychodząc do tych lodów i on jest taki, widać, że on ma ochotę na te lody i nagle widzi te dziewczyny za ladą i jest takie, kurde, nie chce tam iść. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I tu faktycznie to jest, dla mnie to był taki pierwszy wyraźny znak, że coś jest właśnie na rzeczy tej jego relacji z kobietami i pokazanie właśnie, jak też rzutują te relacje i z matką, i z dziewczyną na ogólne takie relacje z płcią przeciwną. I też druga rzecz, do której chciałem właśnie teraz powiedzieć, że zgadzam się z tym, co oboje powiedzieliście właściwie, że a bardziej nawet to, co powiedział Michał, czyli że na poziomie oglądania filmu na wiele rzeczy się albo nie zwróciło uwagi, albo po prostu nie myślało się o tym w jakiś konkretny sposób. I dopiero teraz, jak sobie o tym porozmawialiśmy, to ja też faktycznie widzę ten film nieco inaczej. Może nie tak, że od razu teraz stwierdziłem, tak, jest super, 9, ale na pewno jest coś takiego teraz, że za jakiś czas, tak jak wspominałem wcześniej, sobie ten film włączę po raz drugi i też już na niego też, znaczy ogólnie bym na niego inaczej spojrzał, oglądając po raz drugi, no bo wiadomo, że jak już znasz fabułę, to potem bardziej zwracasz uwagę na jakieś takie właśnie niuanse. Ale teraz po tej naszej rozmowie już mniej więcej będę mógł szukać takich bardziej, takich jeszcze mniejszych szczegółów właśnie jeśli chodzi o to przedstawienie tej głównej postaci. I może faktycznie to jest taki film, który ma nas wymęczyć, ale też właśnie skłonić do jakiegoś takiego myślenia, do analizowania trochę też życia i tego, jak ono przebiega. No to jest na pewno film, o którym warto porozmawiać i który warto obejrzeć, chociaż tak jak wielokrotnie już powiedzieliśmy, on nie musi się też wszystkim spodobać, no bo nie jest taki lekki i przyjemny. Mój znajomy, który włączył ten film chyba w dzień premiery, w sensie w piątek, to potem na następny dzień z nim rozmawiałem i mówię, no bo taki wiecie, jest taki dobry film, taki nowy film na Netflixie, będziemy chcieli go sobie dzisiaj obejrzeć. On mówi, no my właśnie włączyliśmy i jak laska zaczęła gadać monolog przez 10 minut, to wyłączyliśmy. Więc, bo on ze zwiastuna wywnioskował, że to będzie taki wiecie, taki właśnie filmik, że przyjeżdżasz do rodziców na święta. I po prostu jest takie siedzenie z rodzicami i gadanie, no ale no niestety to nie jest taki film. Znaczy nie chciałbym, żeby tak wyglądała moja wizyta na święta u rodziców. Więc no ja powiem tak, żebyśmy już będziemy chyba tak generalnie zmierzać do końca. Ja powiem tak, że ten film mnie nie kupił przy tym pierwszym seansie, ale na pewno nie jest tak, że uważam, że to jest film, do którego nie warto zajrzeć, bo on się albo spodoba, albo się nie spodoba, ale na pewno można w nim zauważyć, każdy myślę zauważy w nim takie rzeczy, które mogą mu przypaść do gustu, czy to będzie już sam poziom scenariusza i tego, i dialogów, i poruszania tematów, czy nawet niektóre zabiegi wizualne, bo przecież tak jak tu mówiliśmy, tutaj jest parę takich smaczków, które jednak rzucają się w oczy. Czy jest to nawet sama gra aktorska, na którą przyjemnie tutaj popatrzeć i posłuchać, co ci aktorzy mają do powiedzenia. W ogóle praktycznie nie rozmawialiśmy o ojcu. Ale mi się bardzo podobała rola ojca. Tak. I tutaj też jak mówiliście o tych stereotypach, to no, przecież też taki stereotypowy był momentami. Co prawda on się dziwnie zachowywał trochę, ale na przykład to jak ono opowiada że maluje, czy tam on opowiadał, że ona maluje. No co malujesz? Ja lubię takie obrazy, co wyglądają jak zdjęcia, nie? Mhm. No ja maluję krajobrazy, ale co może być fajnego w obrazie, na którym nie ma człowieka, nie? Mhm. I takie... To jest taki trochę stereotypowy ojciec, który zawsze wie najlepiej, że może nie mieć racji, ale według niego zawsze ma rację i on na pewno wie lepiej niż ty. Ja tego dodam, że mi się wydaje też, że w jakiś sposób trochę celowo nie mówiliśmy o tym ojcu, ale pod tym względem, że no ten ojciec też jest jakby trochę pod urokiem tej matki. Znaczy w sensie to jest jakby postawa naszego bohatera, który jest jakby trochę w cieniu tych kobiet, jakby też trochę poniekąd wynika z tego właśnie tego, że ten ojciec też trochę taki był. W sensie on tam jest, ale jakby to matka jest rzeczywiście bardziej jakby ekspresyjna i bardziej taka zagajająca tą rozmowę. Ten ojciec mimo że jest i mimo że się pojawia, to jakby on jakby też mam wrażenie, że drugorzędną rolę trochę odgrywa. Natomiast też cała koncepcja jego i na przykład cała koncepcja związana z sceną, w której on mówi, że ma demencję, jest bardzo dobra. Rzeczywiście jest tak, że warto zwrócić uwagę na tą postać, bo on rzeczywiście też jakimś takim, mimo wszystko tego, jak ty powiedziałeś, właśnie tego stereotypowego, że wie lepiej, on też jakimś takim ciepłem emanuje, bo on też jakby, on namawia tą bohaterkę, żeby nie wiem, właśnie, żeby zostali w domu, że przyniesie jej piżamy, że jakby się kogoś zapiekuje trochę, tak? Że jakby ma, że też jest takie stereotypowe właśnie myślenie, że jako taki mężczyzna, który jakby no to domostwo jakby zbuduje i jakby zapewni takie bezpieczeństwo wszystkim członkom, którzy się znajdują jakby w tym domu, więc to też jest bardzo ciekawe i rzeczywiście aktorsko też jest ciekawe, tylko właśnie znowu też mam wrażenie właśnie przy Toni Collette trochę trudno było się tak trochę wybić, znaczy w sensie on jest trochę na innym rejestrze i jakby to ona zaskarbia tą uwagę, tak jak właśnie Jesse Buckley zaskarbiała uwagę od Jesse'ego Plemonsa, tak on też Toni Collette jakby zaskarbia uwagę od niego, tak? Od Davida, może nie pamiętam nazwiska, Tewlisa. Oh, sorry. Ja no, właśnie dlatego nie wspomniałam o nim, jakby nie celowo, tylko zapomniałam nazwiska i jakoś nie miałam jak sprawdzić, ale właśnie mam tylko takie ostatnie pytanie, bo jakby z tym tytułem wiąże się u mnie pewna, no taka dziwna rzecz, jakby ja nie widziałam chyba zwiastuna w ogóle tego filmu, szczerze mówiąc. Na 100% wysyłał pewnie ktoś z was na grupę, może nawet ja wysyłałam, ale nie, ja go nie widziałam. I widziałam tylko plakat i tytuł. I ja byłam pewna, że zaraz usiądę i obejrzę film o tym, że dziewczyna jedzie do rodziny, bo jakoś od razu wzięłam tą rodzinę, nie wiem dlaczego, i będzie się zastanawiała, czy nie popełnić samobójstwa. Tak. I ja od początku miałam takie, nie no, na 100% to będzie film o tym, no kurde, no taki dramat w stylu Kaufmana, co nie? Tylko po prostu, no oczywiście dziwnym było to, że dziewczyna główna bohaterka, ale no pewnie o tym będzie, no. A tu ząc. Ale to jest bardzo fajne, bo ja też tak myślałem. Znaczy mi się wydaje, że ten tytuł jest celowo tak zwodniczy, bo ja też tak myślałem, ale też w sumie trochę idąc tą interpretacją naszą, czyli tą interpretacją tego, że to wszystko doprowadza do w zasadzie do tego spotkania w niebie, no to trochę jakby trochę no, tak jest. To możliwe, znaczy w sensie jest to jakiś taki trop interpretacyjny mimo wszystko. Tylko oczywiście jakby on z wiekiem umiera, jakby nie popełnia samobójstwa. Chociaż też właśnie jest pytanie, bo na przykład tego ja nie rozumiem do teraz i ty o tym wspominałaś i ja nadal nie rozumiem, o co chodzi w scenie ze świnią. Znaczy ja nie rozumiem, dlaczego on podąża za świnią. I dlaczego akurat za świnią. Ale okej. To się wiąże chyba bo ta świnia to była tam w tej stodole, tak? No to wiem, tak, ale no i co? No jakby... Nie wiem, ona jest jako symbol, nie wiem, prowadzący do końca. Tego życia trochę, takiego właśnie z problemami, że tak powiem. Tak. Znaczy wiesz, bo tam było trochę takie to, że no i ojciec przyszedł i że nikt tego nie dostrzegł. I te świnie się nie ruszały, a potem się okazało, że zjadają je larwy, nie? I były zjadane żywcem, więc to tak trochę pewnie to... Że jego zjadali jakby, no. Okej, no właśnie, więc wtedy tak, ale wtedy w związku z tym możemy w takim razie interpretować, że w takim razie idąc za tą świnią w tym kontekście, w takim razie to jest jakby właśnie też jego przejście dalej, więc trochę właśnie, że on już dokonał tej decyzji, że właśnie zdecydował się, że pora z tym skończyć. Okej, czyli jakby wszystko by się w sumie spinało ładnie. Dziękuję. Ja miałem taki problem w jednej scenie właśnie, jak oni przyjechali już na tą farmę, ale jeszcze nie weszli do domu, poszli do tej stodoły. No i leżały te owce, te martwe. I on tak mówi, No i one tutaj sobie leżą. No ale co z nimi będzie? Nie wiem. Poleżą sobie tak do wiosny. Teraz są zamarznięte. Jak to oglądam, tak what the fuck? Jak to? Co? Do wiosny sobie poleżą, zamarznięte martwe owce, pogięło was. No tak, ale to oni to mówią włączy. Z taką obojętnością totalnie. Tak, jakby oni są tak obojętni. To jest takie... Totalnie day to day. Wszystko no tak, jest ten. Tylko to się bardzo ładnie łączy, bo to jest tuż potem następuje ta scena właśnie opowieści o świni, o larwach, więc to by się wszystko ładnie łączyło w całą, jakby w spójną całość, jeśli chodzi o właśnie o to podskórne budowanie problemów, jakby nie łapanie ich trochę head on, tylko właśnie po czasie, kiedy już jest za późno i jakby właśnie cofanie się, co można było zrobić lepiej. Czyli widzicie ten temat, jakby to jest główny temat tego filmu jednak. Jednak dotarliśmy, przynajmniej ja dotarłem teraz mentalnie, o czym trochę jest ten film. Okej, więc wtedy też ta sekwencja ma dużo sensu jakby w całości, bo właśnie w trakcie oglądania miałem takie, że trochę nie... Widzę, że to jest symboliczne, trochę nie łapię, o co chodzi. Dziękuję. Jak ja kończyłem ten film już, czyli to moja trzecia rata leciała i moja żona sobie siedziała obok, ale nie oglądała ze mną tego filmu, tylko tam sobie coś przeglądała na iPadzie i co chwilę tak podnosiła tylko głowę, żeby zobaczyć, co się dzieje, i w pewnym momencie mówi do mnie: rany boskie, ja tego nie oglądam, tylko to słucham i mnie samo słuchanie już nudzi, a jak podnoszę głowę, to zawsze się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Ale w sumie no, to jest prawda, ale jakie to by musiało być dobre w ogóle doświadczenie, oglądać ten film co 10 minut. Jakby najlepsza była reakcja właśnie w tej, jak była ta scena ze świnią na końcu. Ona podnosi głowę, a tu idzie facet z gołą dupą za świnią, no. Nie? I tak o co chodzi? Jeszcze taką, ona była przecież zanimowana jest tam. Tak, to jest takie... Rysunkowo. Jakby to też jest takie śmieszne, to jest tak jakby, tak, dorzucasz jedną koncepcję, a co się będę. I jeszcze ta piosenka, ta kreskówka była, co ta pani tam jakieś tam, nie wiem, co to dzieci było, czy co to tam za nią szły. Mi się najbardziej w tej sekwencji podobało, że ona idzie po tym śniegu i ze śniegu jakby tam powstaje ludzik śnieżny, po czym ktoś go depcze za chwilę. No. Piękne. No to też w sumie ma znaczenie dla tego filmu, koniec końców. Ale fajne kręte ścieżki i interpretacji mimo wszystko. Jakby ja lubię styl Kaufmana. Jakby nawet jak do końca tego nie rozumiem tego, co on mówi, to ja lubię ten styl. Jakby on moim zdaniem już wyżyny swoje osiągnął reżyserskie i scenariopisarskie na etapie Synekdoki Nowego Jorku. Jakby to jest szczyt jakby jego, dla mnie takiej twórczości. I w jego twórczości w ogóle działy się tak dziwne rzeczy przez te wszystkie lata, jak on pisał rzeczy, że no mówmy się, jest to twórca co najmniej ciekawy, ale ja lubię to jego taką powolność, monotonię, że to życie takie, no jak to było, nawiązując do zeszłorocznego albo sprzed 2 lat, dzieła egzaminatorów Życie mnie. Znaczy w sumie nie egzaminatorów, tylko poety, ale egzaminatorzy to wygrzebali. No to właśnie myślę, że Kaufman w swojej twórczości bardzo lubi bohaterom taką fraszkę, że życie mnie w usta wkładać. Jakby nie wiem, ja to lubię. W tym jest zawsze jakiś pomysł. W sensie to życie, które mnie nigdy nie jest, nigdy nie mnie tak samo. Zawsze mnie w inny sposób. I to jest w jego filmach właśnie całkiem spoko. I jakby ja naprawdę bardzo polecam i no zdecydowanie znaczy powiem tak. Normalnie bym pewnie powiedziała, że warto się wybrać bardziej, warto zostać w domu i obejrzeć to, niż wybrać się do kina na Tenet, ale uważam, że tak nie powiem tym razem, bo wydaje mi się, że oba filmy są w jakiś sposób warte zobaczenia. Jakby nie patrzeć, poświęciliśmy temu filmowi więcej niż Tenet. Tak, a i tak był, słuchaj, krótszy jest, to nie? Krótszy jest. Ten odcinek jest już w sumie... Nie, czy krótszy jest film? Minimalnie chyba. Podobno. Minimalnie, do 15 minut raptem. No, a to niby Nolan zrobił swój ten długi film. Ale z drugiej strony do Nolana się odnosiliśmy często, gęsto i koncepcja czasu właśnie jest bardzo spójna z tym, co pan Nolan... Ale pomyśl sobie, co by było, jakby Kaufman napisał scenariusz, a Nolan by wyreżyserował. To mam wrażenie, że zapomniałbyś najdziwniejszy film. Nie wiem, kto by to zrozumiał w sumie. Mam wrażenie, żebyśmy odpłynęli. I pomyśl sobie, że ta świnia wtedy by nie była animowana. A to na 100% i jeszcze lepiej, bo w kosmosie. Na 100% w kosmosie. No oczywiście, że byłaby, ale co najmniej kawałek byłby w kosmosie, wiadomo. A za jednym z regałów w tym domu byłby Matthew McConaughey. Znaczy ja to do tego jeszcze... Ktoś kiedyś jak szukał Interstellar, to byłoby, co był za film, co wszyscy myśleli, że to kosmos, a to ściana, ja to regał. I to mi się zawsze tak... Także facet siedział za regałem, tak dokładnie. Tak. Natomiast to ja jeszcze ostatnią rzecz powiem w tym kontekście właśnie Toni Collette, że bardzo mi się podobało, że były też bardzo takie wstawki a la horrorowe w tym filmie. Mm-hmm. I taka aura trochę Hereditary. Flashbacki z Hereditary. Ale też z powodu jakby sposobu pokazywania tego domu. I na przykład bardzo mi się podobała ta sekwencja, w której on do niej mówi, do piwnicy nie schodzimy. Ona sobie tam żartuje, bo tam i po czym ona nagle widzi te takie zadrapania na drzwiach. A co są zadrapania? O nie, o tym nie mówimy, nie? I tak, po czym nagle, to pies, ale jaki pies? W ogóle super, więc było genialne, naprawdę to było. Ja szczerze mówiąc trochę liczyłem, że ten film trochę skręci w taką stronę horroru w pewnym momencie, bo naprawdę ten figenność była miał bardzo duży potencjał. Tak, bo ja pamiętam, że jak widziałem zwiastun tego filmu, to ja myślałem, że to właśnie pójdzie w taką stronę, że to wiesz, ona przyjeżdża z nim tu ha, a tu nagle się okaże, ci rodzice są jacyś walnięci i wiesz, tam nie wiem, ćwiartują dzieci w piwnicy właśnie albo coś takiego. Ale tak się nie stało, ale myślę, że to właśnie fajne są takie smaczki, że zaczyna ci się, wiesz, taka myśl w głowie pojawiać, nie? Że to zaraz będzie takie, a potem dupa nie. I parę takich skrętów jest w tym filmie i to jest właśnie dobre. Ja w ogóle myślę, że fajnie jakbyśmy sobie kiedyś jakiś odcinek zrobili, może nie o całym Kaufmanie, bo to jadka z mózgu by była, zanim byśmy to obejrzeli, ale moglibyśmy sobie wybrać jakiś jeden czy dwa filmy właśnie na dwa takie odcinki i sobie coś omówić. Ja bym na przykład proponował jakiś jeden film starszy, a jeden jeszcze jakiś taki już powiedzmy z tych lat między 2010 a 2020. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Warto też sprawdzić, co się dzieje, kiedy Kaufman tylko pisze, a co się dzieje, kiedy pisze i reżyseruje. Jakby i to tak porównać trochę. Mimo iż to też takie, jak Jan mówisz, było rozłożone w czasie. Jakby on relatywnie jednak późno zaczął reżyserować, biorąc pod uwagę, ile rzeczy już zdążył napisać wtedy. Tak. Ale myślę, że naprawdę warto o jego filmach gadać. Tak. Ale jak wejdzie się na IMDb i wejdzie się na profil Kaufmana, jest to takie jego zdjęcie, które jest strasznie creepy. To jest w ogóle takie, jak widzisz to zdjęcie, to myślisz sobie, że ten facet chce ci coś zrobić. Bo on ma taki dziwny uśmiech. Widzieliście to zdjęcie? Chyba wiem, o które ci chodzi. Ono chyba kiedyś było też na Filmwebie, bo teraz zmienili dopiero. Na Filmwebie wcześniej też było takie, że on miał taki vibe creepy bardzo, a teraz jest takie totalnie normalne, w którym wygląda jak taki podstarzały hipster. Jezus! Będzie mi się po notach teraz śnić. Tak, wygląda jak z takiego horroru. To wygląda jak to jest takie zdjęcie pod tym, że to on był w tej piwnicy i że jak tam zejdziesz, to go spotkasz. Wiesz co, szczerze mówiąc, on wygląda trochę jak to w to. No właśnie, to samo teraz pomyślałem. To jakby go na biało pomalować, to wiesz co. Bo wiesz, ja wiem, dlaczego on tak wygląda. Jezu, on trochę wygląda jak Tim Curry Jim Carrey w Grinchu, ale Grincha grał też Tim Curry, który grał to w tej pierwotnej wersji. Tak. Więc jakby wszystko się zgadza. Tak on się nazywał Curry na pewno, nie pamiętam, czy się nazywał Tim. Tak, Tim Curry. Tak. Kary, dobra, bo jakby inaczej trzeba akcentować, ale tak. Więc to jest dokładnie taka stylóweczka, więc się wszystko ładnie spina. Tak. To jest odcinek, spięty odcinek po prostu. Tak. Co mam powiedzieć spiętemu, żeby się rozpiął? Cytując Wabanko, o którym w końcu nie porozmawialiśmy. Jak wiesz, że już takie są pora z tym skończyć, O tak, dokładnie. No dobra, słuchajcie, wyszło ciekawiej i dłużej niż się spodziewałem, bo bałem się, że skończymy tak na 25 minutach, szczerze mówiąc, a okazało się, że można było o tym porozmawiać. Dziękujemy Ci, Julia, że trochę nam ten film rozjaśniłaś. Spoko. Bo myślę, że jako jedyna osoba, która go zrozumiała za pierwszym razem, wytłumaczyłaś nam go i teraz trochę inaczej go patrzymy. Chyba i przez to, jest że ja też przeczytałam parę tych, jakby obejrzałam ten film stosunkowo wcześniej, miałam czas na przemyślenie, potem poskładanie tego w jedną całość i potem ewentualnie sprawdzenie paru rzeczy, których nie zrozumiałam. Więc moi drodzy, pamiętajcie, nie wystarczy tylko obejrzeć film. Trzeba jeszcze o nim pomyśleć, przeczytać parę rzeczy, posiedzieć 3 dni w internecie i wtedy wiecie, o co chodzi. W tym przypadku. Aczkolwiek Tenet się nie udało, mimo prób, więc... Ale nawiązując jeszcze do Tenet i co sobie tam pisaliśmy w międzyczasie jakoś, to uwielbiam te niektóre tweety, które retweetuje profil Warner Bros. Polska o Tenet. Jak ludzie piszą, że Tenet to jest po prostu Tenet. Tenet jest super. Co? Ja też myślałem, że o moich powiesz. No, bo jak słyszę tweety, to myślę sobie, Michał. Od razu. Dziwne Dlatego tweety. Ja się zajmuję nad tymi social mediami. A dziwne tweety to jest jakby swoją drogą. Hashtag dziwne tweety. To tylko na swoich... Będę sobie w bio teraz na Twitterze tak napisać. Tak, hashtag dokładnie. Dziwne tweety. Właśnie tak ja zrobię, dziękuję. Hashtag rozkminy życiowe. Dobra, kończymy. Mam nadzieję, że tym, którzy przesłuchali ten film wcześniej, ten film oglądając, no przesłuchali ten odcinek, przepraszam, przesłuchali ten odcinek, a wcześniej obejrzeli film i czegoś nie zrozumieli albo po prostu nie byli czegoś pewni, to mam nadzieję, że nasza rozmowa nakierowała ich w jakimś właśnie kierunku, na jakiś tok myślenia i to tylko dowodzi właśnie, że warto sobie o filmach porozmawiać. I myślę, że ta rozmowa wyszła nam bardzo fajnie. To dobry odcinek. Tak, to jest takie moje krótkie podsumowanie tego wszystkiego. Dziękujemy, Juliu. Ja Wam dziękuję za rozmowę, ponieważ również bardzo myślę, że tutaj sobie pootwieraliśmy wzajemnie różne furtki na tych krętych ścieżkach, do różnych krętych ścieżek interpretacji tego filmu. Bo mimo wszystko myślę, że jest ich wiele. Więc warto szukać. Być może jak usiądę drugi raz i jak każdy z nas właściwie usiądzie, to jeszcze coś tam znajdziemy, szczególnie po takiej rozmowie. Warto rozmawiać. Warto rozmawiać, tak. Dobrze, za tydzień będziemy mieć ostatni odcinek tego sezonu i później będzie krótka przerwa. Nie jakaś turbo długa, ale tam myślę, że pewnie z 2 do 3 tygodni zrobimy sobie przerwę, bo raz, że przerwa jest potrzebna, żeby trochę naładować baterii. 2, chcemy sobie we trójkę trochę podsumować ten nasz sezon. Pierwszy sezon, kiedy jesteśmy tak już oficjalnie we trójkę właśnie, chcemy sobie pomyśleć o tym, w jakim kierunku podcast powinien iść dalej i mamy już parę pomysłów. Więc za tydzień słyszymy się po raz ostatni w tym sezonie. Będziemy pewnie, planujemy zastanawiać się, czy warto być czyimś sąsiadem. No i co? I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.